szósta edycja konkursu do hymnu. Jest to konkurs ogólnopolski organizowany przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego. Pani dyrektor zgłosiła naszą szkołę. Nie powiem, bardzo żeśmy się stresowali, jak to wypadnie, bo to inną formułę miało niż myśleliśmy, że to w rzeczywistości jest, ponieważ wcześniej zawsze braliśmy udział w konkursie, w takiej akcji do hymnu, szkoła do hymnu, organizowana przez Ministerstwo Edukacji. Było to wtedy takie bezstresowe, z podkładem, myśleliśmy, że to będzie podobnie. No okazało się, że musimy tutaj się zmobilizować, że musi być przynajmniej 50% obecności wszystkich uczniów szkoły. Mamy więcej, myślę, że około 70 spokojnie. Także mamy klasy od pierwszej do ósmej. Pierwsza klasa brała udział i potem od trzeciej do ósmej wszystkie klasy. Także ponad 300 uczniów spokojnie. I od kiedy właśnie przygotowania? Ojeju, przygotowania to właściwie już od września pierwsze, bo trzeba było rozdać wszystkim uczniom zgody. A takie właściwe próby rozpoczęły się w październiku, czyli cały październik ćwiczyliśmy, a ostatnie dwa tygodnie to były takie próby już generalne, powiedzmy generalne na korytarzu, po kilka klas i w zeszłym tygodniu dwie próby takie generalne tutaj na sali gimnastycznej ze wszystkimi uczniami. Oczywiście jest nagroda pieniężna, za pierwsze miejsce jest to 20 tysięcy złotych, za drugie 15, za trzecie 10 tysięcy, dla szkoły najlepszej w województwie 5 tysięcy, aczkolwiek nawet mimo tego, żebyśmy nie wygrali, to jest to na tyle ciekawa inicjatywa, że myślę, że warto, żeby w ogóle szkoły brały udział w takich patriotycznych akcentach, w takich patriotycznych imprezach, ponieważ tego mamy generalnie mało apeli, od tradycji się odchodzi, a to jest coś, co nas jednoczy, jest to takie wzruszające, także myślę, że uczniowie zapamiętają, przynajmniej część do końca życia, takie przeżycie. No, nie było jakiegoś zniechęcenia, raczej entuzjastycznie. Oczywiście jak się uczniowie dowiedzieli, że musimy 9 zwrotek nauczyć się a cappella, no to było lekkie przerażenie nasze również, ponieważ to wcale nie jest tak prosto zapamiętać, która zwrotka po kolei. No ale tutaj nieoceniona rola naszej pani dyrygent, pani z muzyki Gabrysi Mikrut, która świetnie przygotowywała uczniów. No i my staraliśmy się również na lekcjach ćwiczyć za każdym razem, na zastępstwach, gdzie tylko można było. No to próbowaliśmy i myślę, że z dobrym skutkiem. Dekoracje mamy przygotowane częściowo przez nasz zespół do spraw artystycznych z panią Kasią Frydrychowicz na czele, ale mamy również, tutaj muszę bardzo serdecznie podziękować panu Krzysztofowi Naściorowi, wypożyczył nam tą przepiękną flagę, która robi wrażenie. Mamy również stroje cieszyńskie, cieszyńskich żołnierzy, także akcenty takie patriotyczne. Mieliśmy też takie typowo cieszyńskie. Tam z przodu na gazetce również mamy zdjęcie z 1918 roku. Także tak. Kotyliony kto robi? A kotyliony to różnie. Przede wszystkim na plastyce dzieci, ale również w domach, bo nie wszystkie dzieci mają plastykę. Na przykład ósme klasy nie mają. Rodzice też nam pomagali. Zakupili róże, które nie były absolutnie jakby wymagane, ale dla chętnych. No i tutaj pierwsze klasy, trzecie się bardzo ładnie spisały. No nie chciałabym nikogo pominąć, bo naprawdę tutaj to było takie przedsięwzięcie angażujące wszystkich, naprawdę myślę, że wszystkich w mniejszym lub większym stopniu. I dyrekcję, i wicedyrekcję, i obsługę, i nauczycieli, i uczniów, i rodziców. Także takie to było bardzo, bardzo jednoczące i no i bardzo ciekawe przeżycie, nie powiem, stresujące, ale finalny efekt jest bardzo zadowalający.